Zapraszamy klasę pierwszą B. Witamy serdecznie dyrekcję szkoły, wychowawców, nauczycieli i Was, koleżanki i koledzy. Szczególnie gorące słowa powitania kieruję do uczniów klas pierwszych, którzy dzisiaj oficjalnie zostaną przyjęci w grono naszej szkoły. Dzisiejsza uroczystość wiąże się także z mianowaniem na młodszych kadetów uczniów klasy pierwszej A oraz nadaniem kolejnych stopni awansu młodzieży z klasy drugiej A. Prosimy o wniesienie flagi państwowej i wystąpienie reprezentantów klas pierwszych do ślubowania. Całość proszę o powstanie, zajęcie postawy zasadniczej, a klasy pierwsze proszę o ślubowanie. My, uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie. Uroczyście ślubujemy. Być pracowitym w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu twórczych zainteresowań. Wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki. Ślubujemy. Wyrabiać w sobie siłę woli i prawość charakteru. Dbać o piękną mowę ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny. Ślubujemy. Okazywać szacunek drugiemu człowiekowi. Chronić i pomnażać własną pracę i mienie społeczne. Ślubujemy. Przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia. Pomagać w nauce tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych. Ślubujemy. Okazywać należny szacunek Radzie Pedagogicznej. Oraz wszystkim pracownikom administracyjnym i gospodarczym szkoły. Ślubujemy. Przestrzegać ustaleń władz szkolnych. I wszelkich przepisów wydanych przez inne władze państwowe. Ślubujemy. Dbać o honor i tradycję szkoły. Oraz godnie reprezentować jej imię na zewnątrz. Ślubujemy. Tak mi dopomóż Bóg. Po ślubowaniu.
zabiera dzisiaj czasu, ponieważ macie jeszcze tyle różnych atrakcji. Po pierwsze, chcę pogratulować wszystkim pierwszoklasistom, że zostaliście już przyjęci do naszej szkoły. Mam nadzieję, że w tej szkole będziecie sprawdzać się, uczyć się jak najlepiej, że za 2 lata, o tyle 2,5 roku właściwie, zdacie maturę na samych 5 i 4, nie mówię o 6. Życzę wam również wspaniałych przeżyć szkolnych i pozaszkolnych. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wiem, że jeszcze dzisiaj, po uroczystości oficjalnej, będą na sali jeszcze przeprowadzone delikatne otrzęsiny. Raz pierwszy. Bójcie się tego, jak nie wiem, ale myślę, że po tych otrzęsinach już będziecie w pełni licealistami 18. Liceum Ogólnokształcącego. Dziękuję bardzo.